W tym wideo zdam Ci relację mojego widza, internautki, która zachorowała na padaczkę, czy nagle pojawiły się napady padaczkowe, a przy okazji lekarz napisał do Wydziału Komunikacji. I jest to relacja o tyle ciekawa, że jak w kalejdoskopie, jak w soczewce skupiają się wszystkie problemy osoby, która miała taki napad. Witam, mam pytanie odnośnie odzyskania prawa jazdy w przypadku padaczki. Wiem, że był już ten temat kilkakrotnie poruszany, ale chciałabym się dowiedzieć szczegóły. A mianowicie w marcu mijają 2 lata bez napadu. Wiem, że muszę otrzymać zgodę neurologa i wykonać te badania. I tu moje pierwsze pytanie. Czy Wydział Komunikacji może wymagać ode mnie wykonania badania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy? Czy mogę wykonać badanie u innego lekarza uprawnionego do badania kierowców? I czy jest na to jakiś przepis? Kolejne i najważniejsze dla mnie pytanie, czy jest to zgodne z przepisami, że wymagają ode mnie ponownego egzaminu, skoro nie miałem zabrane za punkty, czy jakieś wykroczenia? Jeżeli tak, czy jest sens, jakaś szansa, by założyć sprawę sądową, bo uważam, że jest to bardzo krzywdzące. Bardzo proszę o odpowiedź, z góry dziękuję. Tutaj zaciekawiło mnie, czy już było jakieś negatywne orzeczenie. No, okazało się, że tutaj pacjentka miała skierowanie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. I jak to zaraz zostało zgłoszone w 2012, ale się dowiedziała, że jak ma napady, to i tak nie ma sensu robić tych badań, bo i tak dostanie decyzję negatywną, orzeczenie negatywne. No i w sumie niepotrzebnie wyda pieniądze. Także poradzono jej, że ma się zgłosić, jak nie będzie miała tych napadów przez 2 lata. I doszło jeszcze jedno pytanie. Czy po okresie beznapadowym, udając się ponownie na egzamin, będą mi obowiązywały nowe zasady dotyczące świeżo upieczonych kierowców, zielony liść, ograniczenia prędkości jazdy itd., itd. Czy odzyskam swój stary dokument? I w zasadzie nic dodać, nic ująć, bo sama sobie odpowiedziała na wszystkie zadane przez siebie pytania. Ja w zasadzie tylko relacjonuję, czyli czy muszę uzyskać zgodę neurologa? Tak, znaczy to nie jest za bardzo zgoda neurologa, to jest tak zwana karta konsultacyjna neurologiczna, w której neurolog stwierdza, że przez 2 lata padaczki nie było. Czy Wydział Komunikacji może wymagać badania w WOMP-ie, w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy? Tak, w sumie starosta kieruje Cię na badania lekarskie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Czy jest na to jakiś przepis? Oczywiście, że jest, w tej chwili nie pamiętam jaki. I czy wymagają ode mnie ponownego egzaminu? Tak, bo jeżeli utraciłeś prawko dłużej niż na rok, to jest to utrata uprawnień i masz jeszcze obowiązek zrobić jeszcze raz egzamin, prawda, państwowy. Czy jest sprawy sądowej? Jak masz za dużo pieniędzy, no to pewnie jakiś sens jest. Tylko po to, żeby Ci udowodnili, że jesteś wielbłądem. I tutaj fajna sprawa, nie tyle pisałem, co omawiałem to w jakimś filmie. Jak masz napady świeże, to raczej nie ma sensu, żebyś szedł do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, badać się tak przed, tak na szybko, ponieważ i tak dostaniesz negat i stracisz kasę, a będziesz musiał się zgłosić za 2 lata, oczywiście beznapadowe. Co do tych świeżo upieczonych kierowców, zielony liść, ograniczenia prędkości, ma to wejść, ale czy to będzie dotyczyło kierowców starych, tak zwanych, czy tylko nowych, nie mam pojęcia. Miało to wejść w 2016, oczywiście z powodu burdello naszego kraju nad Odrą i Wisłą, inny są Łużycką. Zostało to przesunięte na 2017. Jak będzie naprawdę, wierz mi, nie mam pojęcia. Zaczną tam jakieś tęgie głowy interpretować, to zapewniam Cię, że okaże się, że cokolwiek by nie zrobili, nie zinterpretowali, będzie to zgodne z konstytucją, z przepisami unijnymi. Nawet gdyby to było najgorsze gówno, jakiego się możesz spodziewać, prawda? Czyli coś takiego, że kierowca z 30-letnim stażem będzie musiał sobie zielonego liścia tam
przypiąć z przodu, z boku i jeszcze być może na czole. Także na tym kończę. No, nie zabijajcie przekaźnika, nie zabijajcie posłańca ze złymi wiadomościami. Sami żeśmy o taki rząd, o taki kraj walczyli. Niektórzy, być może ty nawet na wyborach. Jakiś tam innych, prawda? Także trudno mieć pretensje, że prawo jest jakie jest. A że przy okazji tam parę groszy od ciebie wyciągną, no jak to mówią, kto biednemu zabroni pobadać się na bogato, prawda? Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. I do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. Jak ci się spodobało, daj lajka, daj kciuka. Umieść ten filmik na jakimś portalu społecznościowym, Facebook, nasza klasa, że tak powiem, abyśmy razem tą wiedzę kaganek oświaty do narodu, że tak powiem, go tam rozprzestrzeniali.